Siema, z tej strony Tofik, teraz 287 odcinek sezonu, po prostu, bez sezonu, muszę się przyzwyczaić, bez sezonu. Mam nadzieję, że trochę rzeczy w tą stronę jeszcze zrobię, jak jestem na... Mam chyba... Co odwaliłem? Co ja odwaliłem? Brawo ja, wyjść... brawo ja, po prostu... Optyczny, dobra, mam hardę, ja pierdykę. Dobra, mój pies się nie zdziwił, ale ja się zdziwiam. Brawo ja. Po prostu... chyba nie myślę. Że trzeźwo. W sumie w jakimś stopniu mam tarczę. Ale snajpisz mnie, kurna. No. Koledzy. Twoi przyszli. Wow, nie, nope, oj, nie chcę teraz zginąć. No co za snajper, nienawidzę cię, ale wiesz o tym? Kurna, ja nie mam jedzenia, jak ja mam sobie odrodzić HP? Musimy polować na jedzenie. Lub na wioskę, najlepiej na wioskę. Really. Ja pierdykam, jeszcze dwa creepery. Really? Ale to tak seriously? Mógłby nawet wypuchnąć jeden z siebie. Przecież dwa hity porządne tam. Trzeci! Co jest? Nie tak! Dobra, nie chcę wybuchu, ale kurwa, trzeci? Really? To tak seriously? No, ale wiatryka wody nie mam. Ja pietrykam. Ja nic nie mam. O, no, tak, następny szkielet. Nie chcę. Szczerze, ja chyba podziękuję. Jeszcze na hardkorze gram. To jeszcze ciężej jest trochę. Ciężej, jak miałbym serduszka hardkorowe, to wtedy, ale poziom hard już jest lepszy, czyli od teraz, no chyba tak końca, chyba będę leciał tylko na poziomie hard. To będzie trochę troszeczkę dla mnie ofiarki, bo ja nie gram jeszcze. Gram niby na serwerze, na hardkorze, ale jaką tam zbroję mam? Czyli teraz zmieniłem sobie save'a. Ten kolega się wkurza, ale mam nadzieję, że mi jeden serwer odczyta, żeby jakby backupa zrobił tego, co miałem. No, mam nadzieję, że to się uda i po prostu sobie jakby miecze robię w sumie. O, noc jest. Przy okazji, czyli zaczynamy już normalnie. Który mam dzień? Drugi. Drugi, a ja dostaję mocno po dupie, szczerze powiedziałbym. Normalnie. Więc I guess no. Chcesz na miecz sobie. Na miecz nie już stać. Chociaż mam trochę drewna. Co jest w tym szczęście, że mam trochę drewna do tego, czego ja potrzebuję. Może kielof jeszcze. Tam śkielek, tam pół biedy. Jeszcze jedzenie sobie przypalam. Bo desek nie mam na zrobienie, nie mam. No właśnie. Ale niech to przypali mi. No, już. Zmienienie kilofa. Fuh. Trochę jest ciężko, że na takim poziomie, na jakim ja gram. Wiem, że nie. Tylko dla mnie. Wow. Wait, what the? Ja nie mam set home'a? Nie wiem skąd mi się jedna tyle tam szkielet. Zacznijmy od tego poziomu, gdzie mi się tyle szkieletów zrobiło.
Ty, co mi tak skaczesz? Czy mimo tego... Tu nie jest oświetlone. Dobra, rozumiem. Nie, ja nie ryzykuję. Nope. Nope. No nie, będzie mi tutaj leciał, kurwa. No, sztypie, no. Jeszcze jeden? Nie. Nope. O nie. Ja podziękuję. Podziękuję na razie. Jedzenie. Jeszcze będzie mi swędzić nos. Super. Dziękuję. Odrodzę sobie HP. Ja stąd. Serdecznie wywalam się stąd. To jest trochę... Normalnie to rozumiem. Teskar to... To trzeba się mocno z HP pilnować. I to strasznie mocno. Więc ja... Oczywiście ja nie trafię jeszcze, no tak. I sobie zadam dodatkowy damage. Brawo ja. Teraz proszę mi HP odrodzić trochę. Przez wyjście. Tu, uff. No tak, zmniejszenie mi FPS-ów w OBS-ie, tak, tak, tak. To wiadomo, że mi na procesora nie musi mi zmniejszać moich FPS-ów na OBS-ie. Dziękuję, do widzenia. Rozumiem, jakbym na shaderach jeszcze grał, to tak, ale... Na tak zwykłym i nie to jeszcze będzie tem. Będę musiał patrzeć co generalnie. O, krowy, dziękuję. Bo nie mam jedzenia prawie że. A no. Świat na hard, a nie na normalu jak ja gram, więc no jedzenia teraz od zarąbania będzie potrzeba. Więc I guess chodźcie tu. Po prostu. Szczerze, chyba też sobie patrzyłem na ceny zasilaczy. Niby mam nowy, okej, mam, ale jakbym chciał sobie zmieniać rzeczy tak tu komputer, no to grafikę jeszcze z dwoma grafikami GTX-em i RTX-em jakby był, to ja bym zbierał na 390, co niby ten zasilacz wytrzyma jako tako, ale czy coś o 700 W. Ojej, tam chyba było 720, czyli nie wytrzyma. Czyli zmiana zasilacza, już będę chciał z Bersen RTX-a. Super. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że mój zasilacz 750 W. Jednak nie jest. Well, to będę musiał jeszcze coś zbierać na luzie. No. Ja jeszcze nawet słyszę już pompę, jak chodzi. Jest ciszej na pewno niż w tamtym komputerze, bo najbardziej pompa tam chodzi jak najsztywniej. A szkoda, że ja nie mogę ustawić średniej. Ona mi ustawia chyba po... Bo tutaj mi ona ustawia to wiadomo pod obciążenie. Nie wiem, czym jest taka kwestia tego, żeby... Bo nie mam SDXT-kama. Bo ona jest na NZXT. Ja mam od Silentiuma, więc... Ej, co tam... Seriously, ja trafiłem na najgorsze biomy. Tak. Nie znoszę czumi. Really. A musiałem się wtrafić. Nice. No po prostu kurne, nice. Muszę chyba sobie zobaczyć później. Czy ja mogę sobie ustawić prędkość wentylatorów, albo żeby jak będzie liquid, czy powiedzmy tam środkowe nasz, tu dałoby się, nie, bo tutaj jest to, ma nie diamentów, szkoda. Czyli będę miał mały problem, bo musiałbym ustawić, ale pewnie nie ma. Silentium PC na pewno nie wypuścił coś takiego jak od nich chłodzenie wodne. Nie, wypuścili chłodzenie wodne, tylko nie wiem, czy mają oprogramowanie do tego, bo bym ustawił tam średniość wentylatorów. Ustawię, a tak to musiałbym lecieć w... Jako tako... Okay. Chyba wentylatory od... Nie przypomnę sobie, czy... Ja wentylatory podłączałem jako pierwsze. Nie, chyba wentylatory podłączyłem. Chyba wypuściłem od...
Tak, od wentylatora jednak jest podłączony od Silentiuma PC. Podłączony jest wentylator od NZXT z tej obudowy, czyli same bezpośrednie jeszcze tamtych wentylatorów. Ale tamte są ciche, oprócz wentylatorów od tej dynie, czyli gdzieś far, ta. O, jak spadły mi fajne FPS-y. Będą się na pewno ze średnią. Albo wejść w BIOS, ustawić się sobie średnią. Wentylator, bo mnie wkurza to już. Nigdy nie wiedziałem tą średnią wentylatorów. Pewnie teraz będę musiał w jakąś stronę ustawić je sobie. Pewnie w tamtą stronę są. Szybciej ta farma. Nie farma, tylko wyska. Czyli tak czy owak wychodzi mi to, że muszę wejść pewnie w BIOS, ustawić sobie średnią wentylatorów. I najbardziej pompę, jakbym mógł sprawdzić, czy jest coś takiego jak od Silentiuma PC, takie jakby w stronę taką software'ową, oprogramowanie do tej pompy. Tu bym zamiast ustawił obciążenie procesora na temperaturę liquidu, żeby po prostu. Czyli po prostu płynu tam ustawił sobie, powiedzmy, żeby wentylator się w taki stopień rozkręcało, bo jak no to trochę powiem, że nie, zamiast na procesor kupię chłodzenie wodne, bo te chłodzenie jest tam, te, dla mnie takie niską granicą na H, nazwanie to po prostu. Spoko, 240 mm. Nie to takie nie obchodzi, ale no tutaj jest łaska, czyli ta. Ciągle. A jak tak nie mogę stać, no to mogę tak jedno słyszeć, że jest bardzo słabe, jak pod kierunku takim, że nie mogę ustawić sobie wentylatorów w stronę tego, to wtedy bym zmienił, na luzie bym to zmienił, nawet bym się tą stronę kierował, ale musiałbym zobaczyć, czy mogę ustawić taką średnią tego, jak jest, no to dobra, jeszcze pół biedy, ale jeśli nie ma takiego ustawienia, no to będę szybko leciał bardziej chyba w chłodzenie i procesor też, bo czuję te cofki takie zlagowanie mi. Już procesor ma chyba tak około 3 lata, ale czterodzeniowy tak nie wyrabia. Typowo nie wyrabia. Ja się z tym sercem na bólu przyznaję, ten co nie wyrabia, nawet mi zmniejszy o 0,88 FPS-ów, coś w tym stylu. A, 114, bo przez chwilę. Chyba, że od RAM. No to RAM sobie przepiszę na pewno wtedy. Co to może być rzeczywiście od RAM? Ej, no rzeczywiście to może być od RAM. Bo niby 111 to dalej. Musiałbym zobaczyć RAMy. Czy poza tym odcinkiem wyłączyć Minecrafta? O, wioska. Fajnie. Włączyć. Dać powiedzmy 4 GB. Jak wtedy tak by działało, to od RAM generuje się takie coś. No to spoko. Kowal. Chciałem tam kowale chyba. Czy mi się zdawało? Zdawało mi się. Wiedziałem dobrze. No to chodź kowalu. To mogłoby być w sumie wina RAM. Na jakąś stronę. W sumie możliwe. Że nie, dopisałem sobie trochę RAM. Ile ci za to tych diaksów? 19 za te emeraldów za to? Powala to trochę. No nie potrzebuję czterech tych. No nie, no thanks. To co przykazano, to ta tak, ale nie tamte rzeczy. No nie. Dobra. Widzenie jako tak też mamy. Hop. Możliwe. Zobaczymy. Jeżeli bym się przepisał inną wielkość tych RAM, to zobaczymy. Jeśli będą tak dalej same cofki, no to mogłem się już kierować po tym, że może być to już wina procesora też, ale tu sobie nie ustawiałem więcej giga, czyli jeśli po 100 MB, już po 1000 MB ponad duże, no to w jakąś stronę może być to. Zobaczymy. Muszę rzeczy poza odcinkiem dużo ogarnąć. I dopisać sobie niektóre rzeczy. Zobaczymy. Jeżeli zadziała, spoko, wtedy nie będzie tak lagowało. Czyli no to wtedy już bym leciał, że procesora jest wina.
w kierunku tym. Po prostu już utyka ten procesor mocno nad wrobieniem się. No to słyszę typowo wentylator od tej pompy. Od chłodzenia będzie wodnego, tylko od radiatora, co się chłodzi, to też słyszę wentylator niż od ZXT. To jest śmieszniejsze jeszcze to. Więc bym leciał w tą rzecz, że musiałbym sprawdzić, żeby mógłbym to zmienić, bo postawić sobie krzywą wentylatoru w stronę taką, żeby działało tak, że rozkręcały się wentylatory w stopniu, kiedy powiedzmy poziom cieczy osiągnie wyższe temperatury, żeby się rozkręcały, a nie jakby zużycie procesora leciało w górę i od razu wentylator w górę, bo to takie bardzo wkurzające jest odczucie tego, że słychać niefajnie ten szumy. Szczerze, dla mnie to nie jest fajne, wolałbym cichy komputer szczerze, niż taki głośny. Nawet czuję, że to może brzmi nad procesor trochę głośno, nad procesorem, no ale jeżeli tak się... Muszę sprawdzić. Żeby było to, no to spoko. To by było, jeśli nie, no to musiałbym wejść w ustawienia pewnie w BIOS. Tylko pewnie gdzie tam, gdzie to w BIOSie będzie. Będę się zastanawiał, no fanach, ale dobra. Jest to w jakimś stopniu do ogarnięcia. Tylko nie wiem, jak mam fany podłączone od nas. Kurno. Jeden na pewno ma podłączony. Wait. Czy ja nie wiem. W sumie nie wiem już trochę, bo jakąś stronę mam podłączone do wentylatora, ale chciałbym, że podłączam wentylatory od NZXT do tych od tego. Pewnie tak zrobiłem. Pewnie to jest możliwe, że tak zrobiłem. Powiem tak. Ja zmienię chyba chłodzenie szybciej. Niż procesor. O, Minecraft Imagers. Teraz woda wylała się. Okej. Okay. Chyba szukam jeszcze takiego miejscówki, żeby się rozłożyć z tym. Bo jakiś taki miejscówek nie chcę w sumie. Tutaj mogą ramy spadać, a ja sobie włączę F3. I zobaczcie, jak to z ramami. W sumie z memami tutaj, bo Java najnowszą mam. 1.8.51 chyba najnowsze jest. To sobie instalowałem. No tak 1200 z 2048. To w sumie miałby prawo, że coś takiego się dzieje przez ramy i po prostu mnie zmniejsza. Od razu by było zmieniane. Nie pomyślałem o tym na początku, jak chciałem to zmienić. Teraz będę wiedział, że muszę to zmienić od razu. Dobra, no to od razu po tym odcinku zobaczymy. Wyłączę i włączę. I na pewno spróbuję poszukać od Silentima PC, bo mam takie chłodzenie niestety od tego. Nie pomyślałem, że mogę SDX-tę kupić. 240. Nie pomyślałem, szkoda. Bym sprawdził to, bo na pewno jako tako jak miałbym mocniejszy procesor pewnie, chociaż by nie przeszkadzało mi to obciążenia. Ale jeżeli te chłodzenie się stosuje w takim stopniu, że tym wyższe obciążenie, tym bardziej mocniej wentylator pracuje, to takie, to chyba to jest tak właśnie zrobione w tym chłodzeniu. To takie dla, mam tak, tanie chłodzenie mógłbym wypatrzeć trochę. O, jeżeli ja nie dowiedziałem, że mają taką... Zobaczymy. Jeśli by miały coś takiego tam oprogramowanie, to spoko, od razu bym to robił. Nie wiem, czy tam to nie będzie dobra. A jeszcze spadę. No, to szkielet. No, się nie widzieliśmy. Wcale. Czy nie widzieliśmy. Dobra, już mogę na sobie włączyć. Które to mamy? To zaraz 20 minutę? O lol, to strasznie szybko, really. Jak to tam te kalby wystrzelił w to, no to ja nie wiem. To bo może tutaj jest... bo tutaj jest ten. Może na następny odcinek to pójść, dobra? To będzie dobre. I tutaj może jakiś sobie domek zrobimy. Tutaj mam trochę skinę taką, tą. No, powiedziawszy, tak. Będziemy niedaleko od tej wioski tamtej.
bo troszeczkę trzeba przejść, ale niedużo. Dobra. Znaczy, to tak zostawiamy i co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej, hej.